Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 120 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 78, wersety od 9 do 31. Synowie Efraima, uzbrojeni w włóki, w dniu bitwy, poszli w rozsypkę. Nie zachowali przymierza z Bogiem i nie chcieli postępować według Jego prawa. Zapomnieli o Jego dziełach i o cudach, które im ukazał. Uczynił cuda przed ich ojcami w ziemi egipskiej, na równinie Soanu. Rozdzielił morze, a ich przeprowadził i wody ustawił jak groble. W dzień ich prowadził obłokiem. A przez całą noc blaskiem ognia. Rozłupał skały w pustyni i jak wielką otchłanią obficie ich napoił. Wydobył ze skały strumienie i sprawił, że woda popłynęła jak rzeka. Lecz nadal grzeszyli przeciw niemu obrażali najwyższego w jałowej krainie. Wystawiali Boga na próbę w swych sercach, żądając strawy dla swoich zachcianek. Mówili przeciw Bogu. Rzekli: Czyż Bóg potrafi nakryć stół na pustyni? Oto w skałę uderzył, popłynęły wody i trysnęły strumienie. Czy także potrafi dostarczyć chleba, aby ludowi swemu przygotować mięso? To też gdy Pan usłyszał, zapałał gniewem i ogień rozgorzał przeciw Jakubowi, i gniew jeszcze wezbrał przeciw Izraelowi. Że nie uwierzyli w Boga i nie zaufali jego pomocy. Potem z góry wydał rozkaz chmurom i bramy nieba otworzył, i spuścił jak deszcz manne do jedzenia, dał im zboże z nieba. Chleb mocarzy spożywali ludzie, żywności zesłał im dosyta. Wzbudził na niebie wicher od wschodu i mocą swą sprowadził wiatr południowy, i zesłał im mięso jak kurzawe, i ptaki skrzydlate, jak morski piasek. Sprawił, że pospadały na ich obóz dokoła ich namiotów. Jedli więc i nasycili się w pełni, i zaspokoił ich pożądanie. Jeszcze nie zaspokoili swego pożądania i pokarm był jeszcze w ich ustach, gdy wezbrał przeciw nim gniew Boży. Pozabijał ich dostojników, a młodzieńców Izraela powalił. Rozdziały 11 i 12 drugiej księgi Samuela przedstawiają jedną z najbardziej dramatycznych i pouczających historii w życiu króla Dawida jego grzech z Batrzebą i konsekwencje tego czynu, jak również jego ostateczne nawrócenie i przebaczenie przez Boga. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę. Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczora Dawid podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu, to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hittyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: jestem brzemienna. Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba. Przyślij do mnie Uriasza Hittytę. Joab posłał więc Uriasza do Dawida. Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba, ludu i walki. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi: Zejdź do swojego domu i umyj sobie nogi. Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla. Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. Przekazano wiadomość Dawidowi. Uriasz nie zszedł do swego domu. Pytał więc Dawid Uriasza, czyż nie wracasz z drogi? Dlaczego nie zszedłeś do swego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi, Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach. Podobnie też i Pan mój, Joab, wraz ze sługami mego Pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Na życie pana i na twoje czegoś podobnego nie uczynię. Dawid więc rzekł do Uriasza. Pozostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odeślę. Uriasz został więc w Jerozolimie w tym dniu. Nazajutrz Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz, położył się na swym posłaniu między sługami swojego pana, a do domu swojego nie zszedł. Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał: Postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta. Potem odstąpcie go, aby został ugodzony i zginął. Joab, obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczyli tam najsilniejsi wojownicy. Ludzie z miasta wypadli i natarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług Dawida. Zginął też Uriasz Hityta. Joab przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki. Posłańcowi dał następujące wyjaśnienie. Jeśli by po opowiedzeniu królowi całego przebiegu walki do końca, król wpadł w gniew i pytał cię: Dlaczego zbliżyliście się tak do miasta, by toczyć walkę? Czyż nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Kto zabił Abimeleka, syna Jerubbaala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień młyński, tak iż umarł w Tebes? Czemu podchodziliście aż pod mury? Powiesz. Sługa twój Uriasz Hittita zginął również. Posłaniec poszedł. Po przybyciu oznajmił Dawidowi wszystko, z czym go Joab posłał. Posłaniec odpowiedział Dawidowi: Udało się tym mężom przemóc nas i wyszli przeciw nam w pole. Odparliśmy ich aż do bramy. Tymczasem łucznicy zaczęli strzelać z muru do twych sług. Dlatego to zginęło kilku ze sług królewskich. Zginął też sługa twój, Uriasz chittyta. Dawid oznajmił posłańcowi: Tak powiesz Joabowi: Nie trap się tym, co się stało. Miecz dosięga raz tego, raz innego. Bądź wytrwały w walce przeciwko miastu i zniszcz je. Ty sam dodaj mu odwagi. Żona Uriasza, dowiedziawszy się, że jej mąż Uriasz umarł, opłakiwała swego pana. Gdy czas żałoby minął, posłał po nią Dawid i sprowadził do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się panu. Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: W pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Zabrał więc owieczkę owemu biednemu mężowi i ten przygotował człowiekowi, co przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana, Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się tego czynu, a nie miał miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi, Ty jesteś tym człowiekiem, tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja namaściłem Cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem Cię z rąk Saula. Dałem Ci dom Twojego Pana, a żony Twego Pana na Twoje łono. Oddałem Ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym Ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Hitytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu Twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza, Hittyty, wziąłeś sobie za małżonkę. Tak mówi Pan. Oto ja sprowadzę na Ciebie nieszczęście z własnego Twego domu. Żony zaś Twoje zabiorę sprzed oczu Twoich, a oddam je Twojemu rywalowi, który będzie obcował z Twoimi żonami pod tym słońcem. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz, lecz dlatego, że przez ten czyn bardzo wzgardziłeś panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak, iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi, bronił się jednak. W ogóle z nimi nie jadał. W siódmym dniu dziecko zmarło. Słudzy Dawida obawiali się powiadomić go, że dziecko umarło twierdzili jeżeli gdy dziecko jeszcze żyło przemawialiśmy do niego a głosu naszego nie usłuchał to jak możemy mu powiedzieć że chłopiec umarł może uczynić sobie coś złego gdy jednak dawid zauważył że słudzy jego rozmawiają szeptem zrozumiał że dziecko zmarło pytał więc sługi swoje czy dziecko umarło odpowiedzieli umarło Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swe ubranie i wszedłszy do domu pańskiego, oddał pokłon. Powróciwszy do domu, zażądał by mu podano posiłek, którym się pożywił. Słudzy na to mu powiedzieli: Co ma znaczyć twój sposób postępowania? Gdy dziecko żyło, płakałeś, lecz gdy zmarło, powstałeś i posiliłeś się. Odrzekł: Dopóki dziecko żyło, Pościłem i płakałem, gdyż mówiłem sobie: kto wie, może Pan nade mną się ulituje i dziecko będzie żyło. Tymczasem umarło. Po cóż mam pościć? Czyż zdołam je wskrzesić? Ja pójdę do niego, ale ono do mnie nie wróci. Dawid okazywał współczucie swej żonie Batrzebie. Poszedł do niej i spał z nią. Urodziła syna, któremu dał imię Salomon, a Pan go umiłował. Dawid posłał o tym wiadomość za pośrednictwem proroka Natana, który nazwał go Jedidiasz, ze względu na pana. A Joab staczał walki w amonickim rabba i zdobył stolice królestwa. Wysyłając posłańców do Dawida, donosił: Natarłem na rabba i zdobyłem już miasto wód, a teraz zbierz pozostałe wojsko i prowadź dalej walkę przeciw miastu. Podbij je, ażebym nie ja był jego zdobywcą, i by nie nadano mu mego imienia. Dawid zebrał więc całe wojsko i udał się do rabba, natarł na miasto i zdobył je. Z głowy milkoma zdjął koronę, która ważyła talent złota. Miała ona drogocenny kamień, który posłużył za ozdobę głowy Dawida. Zabrał też z miasta niezliczoną ilość łupów. Ludność zaś, która w nim była, uprowadził i przeznaczył do obsługi pił, kilofów i żelaznych siekier oraz kazał jej przejść do wyrobu cegły. W ten sposób postąpił z wszystkimi miastami ammonickimi. Potem wrócił Dawid z całym wojskiem do Jerozolimy. Dziewiąty rozdział dziejów Apostolskich opowiada o dramatycznym nawróceniu szafła Starsu. Późniejszego apostoła Pawła oraz o jego pierwszych krokach jako wyznawcy Chrystusa i głosiciela Ewangelii. To jedno z kluczowych wydarzeń w historii wczesnego chrześcijaństwa, mające ogromny wpływ na dalszy rozwój i rozprzestrzenianie się wiary chrześcijańskiej. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakichś znalazł? Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział, a on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, o nie mieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł Jestem panie. A pan do niego. Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła Starsu, bo właśnie się tam modli. I ujrzał Szaweł w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, pan Jezus, ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony duchem świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu, i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy spożył posiłek, wzmocnił się. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: Czy to nie ten sam, który w Jeruzalem prześladował wyznawców tego imienia, i przybył tu po to, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana. A szaweł występował coraz odważniej i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku, dowodząc ten jest Mesjaszem. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. Kiedy przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze szaweł ujrzał pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania, przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z Hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Eneaszu, powiedział do niego Piotr, Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy. Gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: Przyjdź do nas niezwłocznie. Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach hitony i płaszcze, które zrobiła im gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: Tabito, wstań. A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej jafie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś jeszcze przez dłuższy czas przebywał w jafie u niejakiego Szymona, garbarza. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia wrok. Do usłyszenia.